Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Kulturalnym Bloku Lokalnym. 30 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Jazzu, a tak się składa, że w Pruszkowie mamy bardzo odpowiednią osobę do rozmowy na ten temat. Łukasz Ojdana, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Mieszkaniec Pruszkowa, co ciekawe, muzyk, a dokładnie pianista jazzowy, kompozytor. Nie pierwszy raz w Kulturalnym Bloku Lokalnym, ale pierwszy raz nagrywamy się przed kamerami, bo wcześniej gościłeś w rozmowach online, bo to były rozmowy przeprowadzane w pandemii. I może zacznijmy od początku, żebyśmy tak jakby naszych widzów wprowadzili w temat, jaka jest geneza tego Międzynarodowego Dnia Jazzu, bo jak rozumiem, ta kultura jazzowa pochodzi zza oceanu. Tak, zdaje się, że od jakiegoś czasu, nie jestem w stanie dokładnie wskazać, od którego roku celebrujemy jakby to święto, takie obchody najbardziej galowe rzeczywiście odbywają się w Stanach Zjednoczonych, ale widzę, że te wątki zaczynają pojawiać się też w Europie i między innymi właśnie u nas w kraju. Także koncertów jest całe mnóstwo w różnych ośrodkach, w różnych miejscach, nie tylko tych dużych, ale też mniejszych. Także to cieszy, że publiczność, która jest zainteresowana tą muzyką żywo, bo faktycznie frekwencja zazwyczaj jest na wysokim poziomie, jest bardzo zainteresowana tym, uczęszcza, aktywnie jakby uczestniczy i też jest osłuchana bardzo, także to jest coraz bardziej świadoma publiczność. No a jeszcze do Stanów wracając, tam jest w ogóle chyba cały miesiąc jazzu, prawda? Nie tylko jeden dzień. Oj, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Chyba nie. Znaczy w Stanach to, w Nowym Jorku to ogólnie... Bo chodzi mi o to, że wiesz, tam się bardziej po prostu kultywuje te wątki jazzowe, prawda? No nie powiedziałbym. To nie do końca tak jest. Wydaje mi się, że Amerykanie i też takie są opinie, że tam jest kryzys jednak tej muzyki. W takim znaczeniu nie tyle wykonawczym, bo tam jakby jest mekka tej muzyki, można powiedzieć, szczególnie w Nowym Jorku, gdzie jakby jest całe mnóstwo wspaniałych muzyków, nie tylko amerykańskich, ale też przyjezdnych, no bo jednak jest coś w tym, że żeby poznać tą kulturę, żeby się z nią jakoś tak zasymilować, no to warto jest do tego Nowego Jorku pojechać i uczestniczyć w pędzie miasta. Oczywiście niektórych ten pęd napędza, jak sama nazwa wskazuje, niektórych przytłacza, więc to już jest indywidualna sprawa. Natomiast faktycznie koncerty tam, z racji też obecności klubów, właśnie bardzo, bardzo szerokiej i bardzo mocnej sceny, to się tam po prostu odbywają no bardzo regularnie, w dużej ilości, do tego stopnia, że tam już po południu się zaczynają koncerty, do późnych godzin nocnych. Cały czas non-stop, jakby to miasto żyje. Więc nie trzeba... Tam Międzynarodowy Dzień Jazzu trwa cały rok, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że kultywowanie raczej galowe w postaci właśnie jakiegoś takiego koncertu z udziałem największych gwiazd, takich już można powiedzieć ikon nie tyle muzyki jazzowej, ale też pop, bo muzyka jazzowa jest w pewnym sensie też muzyką rozrywkową. No można, też do tego dojdziemy, o tym przeplataniu. Warto jest o tym pamiętać, że jakby geneza tej muzyki to jest muzyka rozrywkowa, lat powiedzmy 50., 60., kiedy był złoty czas. Natomiast teraz też ambitna muzyka pop, soul, R&B, hip-hop, rap, to tam wszędzie możemy znaleźć elementy jazzu. W postaci rytmiki, melodyki i tak dalej, więc bardzo pojemny to jest gatunek i teraz ciężko jest się tak naprawdę zdecydować, co jest jazzem, a co jazzem nie jest, bo kreatywny umysł znajdzie wątki bez mała wszędzie, no, oczywiście wyłączając jakieś, powiedzmy, bardziej przyziemne tendencje wykonawcze. A jeszcze pozostając w tematach historycznych, w Polsce już się te wątki jazzowe pojawiały przed II wojną światową w dużych miastach, w klubach. Ten jazz był grywany, ale takie odrodzenie, taki boom to lata 50. I jesteś w stanie przytoczyć nazwiska, które no, można powiedzieć były prekursorami jazzu w Polsce. Tak. Z tego, co rozmawiałem z weteranami ze środowiska, którzy jeszcze żyli, to jakiś czas temu, bo teraz już niestety odchodzą, to
to przede wszystkim oni uczyli się tego sami. Więc można powiedzieć, że taki akademicka jakby sfera muzyki jazzowej w Polsce, ona została usystematyzowana stosunkowo późno. Ale paradoksalnie te osoby, które uczyły się samodzielnie, są najbardziej znane i one rzeczywiście można ich nazwać jako ojcowie polskiego jazzu. Zdaje się, że istotny był bardzo festiwal, pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie, ale takim, zdaje się, najważniejszym impulsem to był ten drugi festiwal, który był w następnym roku, to były lata 50. I faktycznie, no, można wymieniać te nazwiska: Zbyszek Namysłowski, Krzysztof Komeda. Czyli w sumie tego, czego się słucha Trzaskowski, do dzisiaj, prawda? Można znaleźć tam wiele dobrej muzyki. No oczywiście Tomasz Stańko, prawda, to są osoby z różnych w pewnym sensie gałęzi, bo była też jakby ta strona, w której oni byli tradycyjni muzycy, byli ci, którzy bardziej byli zapatrzeni na nowoczesność, na nowoczesną muzykę, na muzykę free i tak dalej. Więc na pewno to środowisko było dosyć małe. Z tego, co przeglądałem jakieś archiwa, no to tych muzyków było kilku tak naprawdę. I ciekawe są te archiwa, bo okazuje się, że muzycy, których kojarzymy lub kojarzyliśmy z innych instrumentów, oni w dawnych czasach zaczynali na zupełnie innych instrumentach. No Zbyszek Namysłowski, który się kojarzy z saksofonem, był puzonistą. Michał Urbaniak też był saksofonistą. Zajfert, który grał na skrzypcach, był też na saksofonie. Większość było saksofonistami, co jest podyktowane... No właśnie, żeby to też wybrzmiało, jakie to są instrumenty, ten jazz. Bo to wiesz, ty wiesz, a nie każdy... Generalnie to był saksofon. W tamtych czasach, z tego co pamiętam, i to było nawet zaskakujące, bo większość instrumentalistów, których ja kojarzę teraz, czy którzy się wsławili najbardziej, oni już mieli inne instrumenty i grali na innych, natomiast większość była saksofonistami, co jest podyktowane wykonawczymi łatwościami. W sensie ten instrument jest dosyć wdzięczny. Oczywiście na każdym, żeby grać na mistrzowskim poziomie, to jest ogrom pracy i wysiłku i to jest bardzo trudne, natomiast większość grała wtedy na saksofonie. To samo uctwo, to, że oni się uczyli samodzielnie, tworzyli środowisko, jakby jakąś społeczność, która badała to zagadnienie. I słyszałem o takich sytuacjach, w których oni słuchali w radiu tam audycji jazzowych i spisywali utwory w taki sposób, że radioodbiornik stał na środku, oni w kółeczku siedzieli i umawiali się, który z nich będzie, który dźwięk tego tematu spisywał z melodii. Melodia na to liczyła, powiedzmy, 30 dźwięków i umawiali się, to ty będziesz spisywał pierwszy dźwięk, ty lepiej sobie radzisz, to spiszesz kilka, dobra, ty będziesz, tobie średnio idzie, ale spróbuj ten w drugiej części spisać jakiś tam motyw i potem składali to i w ten sposób spisywali. Także... I tak się rodziły legendy? No tak, się rodziły legendy. Wychodzi na to, że tak. Znaczy ja myślę, że my ten czas my lubimy gloryfikować, lubimy tworzyć legendy, natomiast to byli normalni ludzie, którzy niestety tworzyli w czasach dosyć specyficznych i szarych. To była ich odskocznia z jednej strony, i z drugiej strony oni mieli się przeciwko czemu buntować, mieli przeciwko czemu mieli chęć szukania alternatywy, bo te czasy, w których oni funkcjonowali, były dosyć przygnębiające. I wydaje mi się, że dlatego też ich twórczość, ich muzyka, ich charyzma była tak wielka, no bo po prostu oni byli w opozycji do czegoś. A to jest muzyka buntu. Z samej genezy też, prawda? Z tego niewolnictwa, które w Stanach, z kolonializmu i tak dalej. To wszystko są wątki, które... To jest ludzka muzyka, a ja lubię o tym w ogóle myśleć jako o filozofii życia. Bo jazz jako filozofia życia, nie tylko jako gatunek muzyczny, nie jako dźwięki, tylko właśnie jako postawa, jako właśnie sposób funkcjonowania w świecie, w systemie i tak dalej. To jest jazzowa postawa. Ja to potrafię zdiagnozować. Ja widzę, że ktoś jest
jazzmenem. A ty jesteś jazzmenem? Jestem jazzmenem, tak. Tak. I nie chodzi tutaj o, o bycie jazzmenem i o wątkach alkoholowych i narkotykowych, prawda, używek jako takich, że to się tam aha, to jazzmen to jest taki wyluzowany. Nie? To nie o to chodzi, to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi właśnie o improwizację w życiu, o podejmowanie decyzji, o spontaniczność, o szybkie reagowanie na zmiany. To wszystko się dzieje w tej muzyce i to można przełożyć bezpośrednio na życie. I ja te postawy dostrzegam, szczególnie wśród na przykład młodych adeptów. Ja widzę, kto ma predyspozycję i nie chodzi o granie, bo to przychodzi z czasem. To są doświadczenia, to są koncerty, to są nagrane płyty. To wszystko kiełkuje i powoduje, że jakby wyzwala się jakaś indywidualność. Natomiast predyspozycje to nie tylko instrument, ale też właśnie jakaś postawa, cechy charakteru, co jakby w sumie jest talentem. Nie? Dobrze, że poruszyłeś młodych ludzi, bo chciałam też właśnie do tego przejść. Jak twoim zdaniem w tym momencie obecnie stoi ten jazz w Polsce, ale właśnie w kontekście młodych ludzi, bo natknęłam się na takie badania w internecie Narodowego Centrum Kultury, które co prawda z 2020 roku, może nie są najświeższe, ale są jakimś punktem odniesienia, że wśród młodzieży jest tylko 6% ludzi, którzy deklarują, że tego jazzu słuchają, ale właśnie też chciałam wykorzystać twoje doświadczenie zawodowe, bo oprócz tego, że muzykujesz, że komponujesz, no to uczysz. I właśnie o tych adeptach wspomnianych przez ciebie opowiedz, czy zainteresowanie kształcenia się muzycznego wśród młodzieży właśnie w gatunku jazzowym, na jakim jest poziomie? No na pewno na wysokim poziomie z racji doskonałej kadry, która funkcjonuje, no bo trzeba powiedzieć, że polscy muzycy jazzowi to jest czołówka, no powiedzmy, europejskiej sceny. Jeśli chodzi o warsztat, jeśli chodzi o kompetencje, to jest naprawdę bardzo wysoki poziom, zestawiając na przykład z krajami z Europy Zachodniej. Oczywiście mentalność, która jest też no, niejako powiązana z wykonawstwem, z muzyką i z wyzwoleniem, ona może czasami faktycznie widać, że my jesteśmy jednak częścią, jakby historia jest taka, jaka jest, więc u nas widać pewne naleciałości. W Europie Zachodniej jest więcej wyzwolenia, co może być pomocne. Natomiast faktycznie zestawiając, to jest czołówka, więc jeżeli czołówka uczy, no to teoretycznie powinna kształtować dalej tą czołówkę. Więc wydaje mi się, że możliwości, że warunki do edukacji są wyjątkowo dobre, porównując je, na przykład z tymi warunkami, które mieli właśnie prekursorzy, tak. Natomiast przez to, że tych wydziałów, tych szkół jest bardzo, bardzo wiele, no to automatycznie troszeczkę poziom wewnętrzny spada na tych uczelniach, no bo wiadomo, jeżeli jest wiele alternatyw, no to ludzie wybierają nie tylko szkołę ze względu na kadrę, na profesora, którego mają do dyspozycji w danej jednostce, ale też po prostu lokalizacyjnie. No jeżeli ktoś mieszka w okolicach Warszawy, to zdecyduje się pewnie na Warszawę. Jeżeli ktoś mieszka w Małopolsce, to pewnie do Krakowa. Jeżeli ktoś gdzieś tam na górze, no to pewnie Gdańsk i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś tego nie było, bo kiedyś była jedna szkoła w Katowicach. I druga szkoła średnia na Bednarskiej, która jakby była takim przystankiem troszeczkę dla ludzi, którym się nie udawało na przykład dostać do Katowic, bo te egzaminy, bo trzeba zwrócić uwagę też na to, że na uczelniach artystycznych jest na przykład 25 osób na jedno miejsce. Albo nawet więcej, w zależności od kierunku, na przykład wokalistyka jazzowa, to jest taki bardzo oblegany kierunek, gdzie właśnie na jedno miejsce jest kilkadziesiąt osób. Więc to zainteresowanie naprawdę jest bardzo duże.
No bo właśnie to jest wyjątkowa sprawa, jakby studiowanie tego, zajmowanie się tym, zajmowanie się muzyką, studiowanie na uczelni artystycznej. Myślę, że dla wielu osób byłoby dużym zaskoczeniem, którzy przeszli taką tradycyjną edukację ogólnokształcącą i potem wejście na jakiś poziom akademicki. To jest zupełnie coś innego. Tam jest wiele przestrzeni na indywidualizm, na pracę jakby właśnie nad indywidualnością, nad artyzmem i tak dalej, i tak dalej. Stworzenie tych możliwości wymaga jakiegoś nakładu finansowego przez uczelnię, zapewnienie warunków, sali i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do pytania, warunki są doskonałe, zainteresowanie jest, ale dostęp do informacji jest na tak wysokim poziomie, że ludzie nie są w stanie samodzielnie wybrać tego, czym chcą się interesować, gdzie szukać, mimo że mają internet i mają te możliwości. Oni nie wiedzą, czego mają słuchać. Oni zupełnie nie wiedzą, są zagubieni w tym. Takie dostrzegam problemy. Że ja, mimo że jestem stosunkowo młody i jestem nieznacznie, no jestem niewiele starszy od moich uczniów. O, to tak trochę wygląda, bo to jest czasem mniej niż 10 lat. No to ja miałem zupełnie inną sytuację. To znaczy nie miałem portali streamingowych, prawda? Nie mogłem do tego się odnosić. Taki trochę chaos informacyjny jest. Bardzo duży, tak. Oni mają wszystko jakby za pośrednictwem telefonu, jedno kliknięcie mają dostęp, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą czego mają słuchać na przykład. Są oczarowani czasem, jeżeli ja im proponuję jakiś album i tego nie znają. Więc to wszystko jest bardzo powierzchowne niestety. To jest problem. Jest bardzo powierzchowne, jest takie, nie ma tej cierpliwości. A ja zawsze wszystkim tłumaczę, że żeby być dobrym pianistą, to trzeba być przede wszystkim cierpliwym do siebie, do tych okoliczności. Bo to jest ogrom pracy, która nie od razu daje jakieś efekty. To jest proces, który trwa bardzo długo i często coś, co dzieje się, nad czym pracujemy w danym momencie, może zaowocować za pół roku na przykład. Oczywiście czasem zdarza się, że od razu się to dzieje, natomiast to jest bardzo specyficzna sprawa, bardzo specyficzna sprawa. A dodatkowo to jest warsztat, no ale ten warsztat gdzieś trzeba prezentować, więc kolejną pracą jest to, jak się... gdzie się pokazać, z kim grać, jak to zacząć w ogóle robić, żeby grać koncerty, prawda, które są solą tego wszystkiego. Jak nagrywać płyty, jak komponować. To jest naprawdę... A uczycie tego w szkole? No tak, ja się staram mówić o różnych rzeczach. Ja co prawda prowadzę taki przedmiot, który się nazywa kształcenie słuchu, zespoły jazzowe i fortepian jazzowy, więc ale staram się... na tych przedmiotach swoich też dawać im jakąś inspirację do tego, że można w tę stronę, że można tak spróbować. Staram się ich mobilizować i aktywizować, chociaż ja sam jak pamiętam swoją drogę, będąc w szkole średniej muzycznej, ja się sam aktywizowałem. W sensie ja nie potrzebowałem tego, żeby mi ktoś kazał to robić. Ja jakoś jakby, nie wiem, no miałem tak, że sam wiedziałem w sumie, gdzie mam pójść, czego mam posłuchać i miałem to szczęście, taką intuicję do tego. To też jest pewnie jakaś predyspozycja. Natomiast tego niestety widzę mniej teraz. Dużo jest takiego prowadzenia za rękę i proszę mi powiedzieć, proszę mi dać. Nie ma takiej pasji. No ale to jest znamie naszych czasów, prawda? To jest być może tak, natomiast to też trzeba pamiętać o tym, że w tych szkołach artystycznych, na uczelniach, we wszystkich kierunkach i dziedzinach, to nie jest tak, że wszyscy, którzy skończą te szkoły, będą funkcjonować na scenie aktywnie i będą tworzyć jakby to środowisko. I to jest niestety tak, że z tych 25-30 osób na miejsce rok stanowi 10 osób, dajmy na to 15, dwie osoby będą być może funkcjonować.
Powiedziałeś, że jazz to bardzo pojemne pojęcie, ale na ile pojemne? Bo tak naprawdę chodzi mi też o to, żebyśmy troszeczkę zaczepili o to, jak się ten jazz zmienił na przestrzeni lat, bo wiemy, że to się wywodzi z muzyki improwizowanej, no a tutaj no, znamy artystów jazzowych, którzy mieszają właśnie gatunek jazzowy z innymi gatunkami, chociażby Leszek Możdżer, prawda? Coverują, używają no, tych narzędzi takich elektronicznych. Czy według ciebie, artysty, jest jakaś granica, żeby nie powiedzieć o no jakieś, nie wiem, profanacji, może to złe słowo, wiesz o co chodzi. Tak, rozumiem. Nie. Granice wyznacza indywidualne poczucie smaku. Czyli nie, tak naprawdę to jest bardzo pojemny temat, jazz, w twoim odczuciu. Bardzo pojemny, bardzo pojemny. Oczywiście no są pewne warunki, mówiąc tak bardzo stanowczo, pewne warunki do tego, żeby faktycznie mówić o muzyce jazzowej. Są tacy, którzy mówią, że konkretny rodzaj realizacji rytmu, bo sama improwizacja to nie jest rzecz, która jest zarezerwowana i wynikająca z muzyki jazzowej. Jakby improwizowało się i improwizuje się w różnych gatunkach, już nie mówiąc o tym, że Bach i Chopin też improwizowali, prawda? A kojarzymy ich jakby, no, że to jest muzyka akurat romantyczna czy barokowa, ale no powiedzmy poważna, tak uśredniając. Natomiast w tamtych czasach oni byli improwizatorami, więc nawet są takie, takie prognozy, takie wizualizacje, że gdyby Chopin żył w dzisiejszych czasach, to byłby z całą pewnością muzykiem jazzowym. Że na 100% w ogóle to byłby jazzman. No to ciekawe. Tak, i że Bach też był jazzmanem i tak dalej. Improwizacja, w ogóle to jest improwizacja muzyczna, to jest bardzo pierwotne zagadnienie, bo przecież te sygnały pierwotnego człowieka, krzyk, czy nawet jakieś kobiece kołysanki dla dziecka, prawda? Śpiew improwizowany, jakieś dźwiękonaśladowcze rzeczy, to wszystko funkcjonowało i to nie było jakby, to nie była muzyka, tylko to było właśnie jakby, to było życie, nie? Więc improwizacja nie jest stricte związana z muzyką, jest elementem muzyki jazzowej. Rytm jako taki, realizacja rytmu, być może faktycznie można powiedzieć o tym, że konkretne podejście do rytmu, w tym wypadku bardzo niejednoznaczne, w sensie jednoznacznie określone, niejednoznacznie wykonane, bo to jest coś pomiędzy 2 a 3, jeśli by tak matematycznie chcieć to wytłumaczyć, że to jest tak realizacja czegoś między 2 a 3. I teraz, czy to jest bliżej 2, czy to jest bliżej 3, czy to jest na środku, to jest liczba po przecinku, taka trochę liczba pi, a tylko że nie tam trzy coś, tylko taka między 2-3. Masz ciekawe porównanie. Chciałbym to jakby wytłumaczyć, bo wielu się zastanawia, jak to jest zrobione, że to tak funkcjonuje, ale można to jakoś wytłumaczyć, więc jeżeli ktoś ma ścisły umysł, no to potrafi się zorientować w ułamku, że to jest takie 2/3 jakby i naprawdę jakby jestem przekonany, że jakby muzyk jazzowy mnie słuchał, to by stwierdził, tak, to jest dokładnie między 2-3, bo to jest między nieregularnością, a regularnością. To jest bardzo takie życiowe, no, bym powiedział. A powiedz jeszcze, żeby wybrzmiał ten Międzynarodowy Dzień Jazzu, no bo w zasadzie to jest temat naszej rozmowy. Co polska scena ma do zaoferowania właśnie słuchaczom tego rodzaju muzyki na ten dzień? Bo wiem, że 30 kwietnia, no my się nagrywamy przed 30, nasi widzowie zobaczą to po tym koncercie, no ty występujesz w Bydgoszczy. Czy to jest tak, że co roku ten Międzynarodowy Dzień Jazzu w Polsce jest w innym mieście? Wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest w innym mieście Międzynarodowy Dzień Jazzu, tylko koncerty odbywają się w wielu miastach po prostu w ramach celebrowania tego dnia. To znaczy w Warszawie też są i we Wrocławiu odbywa się w tym momencie, w tamtym czasie Jazz nad Odrą na przykład i są koncerty, które się jako tak złożyły, że to jest Międzynarodowy Dzień Jazzu. My gramy w Bydgoszczy z RGG, swoim zespołem, z Krzysztofem Gradziukiem i z Maciejem Berdowskim. Nie pierwszy raz pewnie na Międzynarodowym Dniu Jazzu jesteście, czy pierwszy?
Nie, chyba coś było. Nie wiem, tych koncertów było tak wiele, że już tak nie zawsze pamiętam, kiedy się odbywały. Pamiętam miejsca, ale dat nie zawsze jestem w stanie powiedzieć, jak to było, ale pewnie coś było, raczej tak. A z kim staniecie w Bydgoszczy na scenie? No właśnie z Maćkiem Garbowskim i z Krzysztofem Gradziukiem, czyli z moim zespołem RGG, z którym funkcjonujemy już w tym składzie ze mną od 10 lat. A w ogóle zespół no, już funkcjonuje od 2001, także to tak dosyć długo, ponad 20, 22 lata. Tak, a dwa dni wcześniej można powiedzieć, że tak otwieramy takie celebrowanie Międzynarodowego Dnia Jazzu, bo 28 gramy z kolei kwietnia w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik pod kopułą do wizualizacji, które będą się tam spontanicznie realizować. Także mamy taki weekend pod znakiem celebrowania Święta Jazzu, aczkolwiek mówię, no, ja celebruję tą muzykę codziennie, pracując, ucząc, zachęcając i każdy koncert jest świętem. Przeglądając Twoje poczynania, no, nie sposób nie zauważyć i nie wspomnieć o współpracy z Robertem Więckiewiczem i o projekcie LM. No, powiedz kilka słów, na czym ten projekt polega, no i jak się współpracuje z aktorem. Tak, zaczęliśmy w 2021 roku współpracę właśnie z Robertem Więckiewiczem. Ten projekt dokładnie nazywa się Planet LEM. Okay. Taka jest dokładnie nazwa. I to dosyć, jakby dosyć przypadkowe zestawienie w takim znaczeniu i w ogóle pomysł na LEMA podyktowany był tym, że ja słuchałem jakiejś audycji w Radiowej Dwójce. Bardzo mnie zainteresowało to, co tam jest mówione, o czym jest tam opowiadane, natomiast nie wiedziałem, kto to mówi, o czym to jest. I pamiętam, że słuchałem tej audycji, usiadłem sobie i tak czekałem, o co tutaj chodzi, bo to jest bardzo ciekawe. I na koniec zostało powiedziane, że omawialiśmy felietony Stanisława Lema. No i ja od razu kupiłem sobie tą książkę. Zacząłem ją przeglądać. To się jakoś tak zbiegło z procesem komponowania muzyki na nowy album RGG, który był takim jubileuszowym. To działo się we wrześniu. Więc jedna z kompozycji właśnie, no, to była nazwa Planet LEM. I potem celebrowaliśmy 20-lecie istnienia zespołu. Mieliśmy taką rezydencję 3-dniową w klubie Jasmine w Warszawie. 3 dni, piątek, sobota, niedziela, różne koncerty z naszym udziałem. Pierwszy w kwintecie graliśmy Astigmatik Krzysztofa Komedy w kwintecie, potem graliśmy triowy koncert w sobotę i w niedzielę właśnie mieliśmy zagrać jeszcze jeden. No i to było takie trochę zamówienie. Zróbcie coś na kształt słuchowiska. Bardzo byśmy chcieli coś takiego w klubie zrobić. Tematyką tej płyty to były Mysterious Monuments on the Moon, czyli też jakoś inspirowane takim dokumentem właśnie o monumentach, tajemniczych monumentach na Księżycu. Temat kosmosu, ten LEM i tak jakoś przez przypadek natrafiłem na Solaris, audiobook Solaris czytany przez Roberta Więckiewicza. No i jak to zamówienie jakieś jakby przyszło do nas, no to ja pomyślałem, słuchajcie, no to może zróbmy, tak ja zażartowałem, słuchajcie, zróbmy to może z Robertem po prostu, Więckiewiczem. No i nasz menadżer zadzwonił, te rozmowy jakoś tam przebiegały, no i spotkaliśmy się właśnie w Jasmine, w klubie w Warszawie, na taką rozmowę, na spotkanie. Nagraliśmy materiał, który jest dostępny na YouTubie, taki teaser, powiedzmy, tego, co tam się dzieje. No i podjęliśmy decyzję, że tak, że robimy i że to jest bardzo dobry pomysł, że to naprawdę ze sobą bardzo fajnie koresponduje, bo to jest proza Stanisława Lema, ale też nie taka jednoznacznie podana. To znaczy Robert faktycznie czyta fragmenty Solaris, czasem miesza te wątki, czasem podchodzi do tego bardzo fragmentarycznie. Do tego my tworzymy może nie tyle tło, bo to jest wszystko bardzo spójne. Taką ścieżkę dźwiękową, ale Robert oprócz tego, że czyta, jest takim po prostu członkiem kwartetu.
i funkcjonuje. Ja go tam w ogóle postrzegam jako muzyka, a nie jako aktora. Bo on sobie siedzi przy stoliczku z lampką i jest bardzo na uboczu, natomiast ten głos i to wszystko, jakby jego intuicja, jego charyzma, jego timing. Zresztą rozmawialiśmy o tym też z nim, że to są taka specyfika jakby dobrego aktora, to jest tak naprawdę specyfika dobrego muzyka. To znaczy, to są bardzo podobne rzeczy i jakby i realizacja pewnych aspektów artystycznych. U aktora i u muzyka to jest dokładnie to samo. Jeżeli mówimy o dobrym aktorze, to też to są podobne parametry. No i to jest takie coś na styku aktorstwa, teatru, koncertu z jakiegoś takiego performance'u, widowiska, troszeczkę w zależności od tego, kto jakby robi światła i tak dalej. Można to zobaczyć na YouTubie? Można zobaczyć fragment tego, tak, można zobaczyć i usłyszeć. Dodatkowo mogę powiedzieć, że planujemy, żeby to nagrać. Jest możliwe, że to się ukaże gdzieś na winylu być może. Zobaczymy jeszcze. Zastanawiamy się nad tym, bo Robert jest bardzo świadomym artystą. My też staramy się realizować swoje pomysły w pełni świadomie i one są podyktowane jakąś artystyczną potrzebą, więc to ten pomysł dojrzewa. Koncerty odbywają się, bo już zagraliśmy w kilku miejscach. Publiczność jest bardzo tym zainteresowana i jest duże zainteresowanie. Mogę powiedzieć, że z całą pewnością ten projekt będzie jeszcze bardziej widoczny. Są takie plany, więc być może będzie tego więcej. Natomiast to jest ekskluzywne dla nas też, to spotkanie. Myślę, że dla publiczności również i my po prostu podchodzimy do tego bardzo artystycznie. I co ciekawe, to jest bardzo wymagające. Natomiast ludzie, nawet jeżeli nie są usłuchani, oni mają intuicję i wiedzą, co jest dobre, a co jest oszustwem. I to jest takie stwierdzenie, które też mówił Tomasz Stańko, na przykład jak z nim rozmawiałem, że jego publiczność, która przychodzi, jest czasem osłuchana, czasem zupełnie nie, ale ona rozumie, wie, kiedy to jest dobre, kiedy to jest na światowym poziomie, wchodzi w to, mimo że tego jest tym zainteresowana, mimo że nie do końca wie, jak to jest zrobione. Nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być naukowcem, żeby coś fascynowało. I to jest dokładnie taka rzecz. Także współpraca, wracając do pytania, współpraca przebiega bardzo owocnie i ona jest taka wielowymiarowa, bo oprócz koncertu jest czas poza, więc my dużo rozmawiamy. Słuchanie Roberta jest bardzo mądry człowiek i szalenie świadomy, co oczywiście jest totalnie. Nie jest to nietypowe, no bo jeżeli gość wciela się w różne kreacje, no to musi być obserwatorem. Nagradzane kreacje, tak, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast ma bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba jego podejście do prywatności, do tego, że on faktycznie jest artystą i nie jest takim celebrytą, bardzo tego stroni, bardzo uważa, jest ostrożny i to jest świetne, bo z jednej strony nie ma go, ale jest wszędzie tak naprawdę i to jest taka, taka... Istota dobrego artysty chyba. Dobrego smaku też, tak, tak, tak. No dobrze, ale teraz postawmy kropkę przy Robercie Więckiewiczu i przejdźmy do ciebie, bo warto przypomnieć naszym widzom, że byłeś nominowany w wielu rzeczach i wyróżniany, ale tutaj warto powiedzieć o prestiżowej nagrodzie Fryderyka, bo byłeś nominowany w dwóch kategoriach, jazzowy album roku i jazzowy debiut roku. No i jesteśmy teraz w zasadzie w przededniu gali 2023 Fryderyków. My oczywiście będziemy to emitować po tej gali, ale dla mnie to jest idealny moment, żeby ciebie zapytać, jakie masz swoje typy w tych kategoriach, w których ty byłeś nominowany? Czyli
czyli jazzowy album roku, tak? Tak, tak. No. Mogę ci przypomnieć, to był, kto jest nominowany? Nie, ja pamiętam, bo ja głosowałem, bo jestem w tej kapitule. A, no to proszę. W przyznawaniu nagród. Znaczy, no, nie chcę faworyzować, bo to są wszystko moi koledzy, więc... No, ale wiesz, no, subiektywnie, tak? Każdy ma jakieś zdanie. Druga sprawa, jesteś specjalistą też w tym temacie. Tak, no, znaczy, no, dla mnie na pewno płyta Michała Barańskiego, czyli Mazowian Mantra. I w ogóle Michał jako artysta, jako kontrabasista przede wszystkim, czyli osoba, która no, teoretycznie stoi na drugim planie, zdecydował się na to, żeby zrobić swoją płytę, bardzo interesującą, też poniekąd no, realizującą taki pomysł na muzykę, który ja zrobiłem na przykład właśnie za płytę, która została nominowana, czyli ja zrobiłem muzykę pieśni Kurpiowskiej Medytacje. On z kolei zestawia muzykę Mazowsza z Konakolem i z muzyką karnatycką, czyli stałym systemem rytmicznym wynikającym z muzyki kojarzonej powiedzmy z Indiami. Skład jest dosyć rozbudowany. Ale no jakby jest, ja jestem w ogóle taki z pogranicza muzyki świata i etno, bardzo mnie to interesuje i on też coś takiego właśnie zrobił, więc... Czyli po prostu twoje klimaty, na tym opierasz swoją opinię. Tak. I też jakby tego, jaki zespół tam gra, jacy muzycy, nam jest Michał Tokaj, Łukasz Żyta, właśnie Michał Barański, izraelski gitarzysta, który się nazywa Shachar El Natan, tak, człowiek, który mieszka w Warszawie, w ogóle przyjechał z Nowego Jorku, mieszkał w Berlinie, zdaje się, też bardzo, bardzo interesujący i taki, no, pierwszoligowy, bym powiedział, gitarzysta. Jest Kacper Malisz, który na co dzień tworzy kapelę Maliszów i wygrał między innymi w tym roku, czy w zeszłym roku, konkurs skrzypcowy Zajferta. Jest Maria Pomianowska, czyli jakby, no, też jakby, no, pierwszoligowa, można powiedzieć, światowej sławy, tradycyjna śpiewaczka. Czyli w zasadzie jest płyta, Kuba dużo więcej, osób. Tak, bardzo dużo jest Jaś Smoczyński, który tam akurat funkcjonuje jako muzyk, ale jest też realizatorem dźwięku, który robi wszystkie płyty, które ja nagrywam, więc to jest też taki człowiek, orkiestra. I kogoś pewnie pominąłem, ale no, no to jest rozbudowana rzecz, też produkcyjnie zrobiona bardzo dobrze, interesująca. Ja po prostu znam tych ludzi, wiem, że to są świetni, kompetentni instrumentaliści i to jest dobry album, ciekawy, wnoszący coś, jakąś koncepcję, ale tam jest i Marek Napiórkowski nominowany, jest Rafał Sarnecki z doskonałą muzyką. No to się rozstrzygnie w zasadzie za kilka dni. A jest nominowany? Kto jest nominowany w kategorii jazzowy album roku? Tak. Andrzej Jagodziński, tak, no to tutaj jest ogólnie, to jest legenda, to zespół, który funkcjonuje od wielu lat i nie, no to są trudne wybory. To są trudne wybory. A jazzowy debiut, muszę przyznać, ja nie głosowałem. Okej. Okay. Nie głosowałem, ja jakby... Ale wiesz, kto jest nominowany? Wiem, kto jest nominowany, ale ja tutaj nie podjąłem decyzji. To jest taka kategoria specyficzna. Michał Barański mógłby być nominowany za debiut, tak naprawdę, bo to jego pierwsza płyta, ale on podjął decyzję, że nie chce tego robić, bo faktycznie działy się różne rzeczy w historii, gdzie muzycy, którzy mieli dorobek i funkcjonowali w wielu bardzo zespołach, postanawiali nagrać swój album w wieku tam, nie wiem, no, w takim wieku dojrzałym bardziej i oni byli nominowani jako debiut i ten debiut zdobywali. To było, no... Zgodne z zasadami, ale powiedzmy takie czasem specyficzne, więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Te kategorie jazzowy album, jazzowy muzyk, to jestem w stanie jakoś tak zaproponować. No nie wiem, na przykład Agazarian jest nominowana w kategorii muzyka poetycka. To jest jazzowa wokalistka wspaniała, natomiast no, tam jest w muzyce poetyckiej Sanach. Też nominowane, więc to jest bardzo specyficzna sprawa te Fryderyki. No i nawet Agnieszka właśnie pisała kiedyś jakiś tam post, że czy Agazarian może zwyciężyć w Sanach. Także no, takie to jest wszystko dosyć, no, takie niejednoznaczne. To jest nagroda środowiska. Nie zawsze wygrywają tam płyty, które są najlepsze.
bardzo często wygrywają albumy, które są autorstwa ludzi, których lubimy. A u ciebie jak to będzie? Jak widzisz swoją ścieżkę na najbliższy czas? Może jakaś nowa płyta solowa? No i też zapytam o Pruszków, dlatego że wiemy, że uczestniczyłeś w promocji pianina w Nowej Stacji, wiemy, że w Cykisie zagrałeś koncert, w Muzeum Hutnictwa też bywałeś i był jakiś pomysł tutaj utworzenia cyklu chyba jakiegoś, koncertów nad, tak. jazzowych koncertów nad utratą. Tak, właśnie. Tak, tak. Co dalej z tobą i co z w Pruszkowie. Tak, jakieś plany były tutaj na festiwal i nawet miałem taką propozycję, żeby być takim dyrektorem artystycznym, żeby zaproponować, które podmioty wykonawcze mogłyby wystąpić. I rzeczywiście to było dosyć takie, miałem wrażenie, poważne. I tam już było kalendarium stworzone i nawet jakieś rozmowy z muzykami, ustalenia honorariów i tak dalej. To wszystko się działo. Natomiast jakoś w ostatniej chwili zostało to odwołane. Ja nie wiem, jaki był powód. Nie wnikałem, troszkę byłem zawiedziony, bo faktycznie planowałem i to tak brzmiało, że to jest bardzo, bardzo poważne i że będzie to... A jesteś takim lokalnym patriotą? Chciałbyś tutaj w Pruszkowie tak artystycznie wybrzmieć? Ja żadnego miejsca nie traktuję pod względem koncertowym jakoś wyjątkowo. No może są takie miejsca na mapie, jakby miasto, z którego ja pochodzę i miasto, w którym studiowałem, czyli Warszawa i Katowice. Katowice jako miasto akademickie i Warszawa jako miasto, z którego pochodzę, no to może faktycznie w tamtych miejscach, w których jestem, no to jakoś tak czuję, że to mój dom. Natomiast myślę, że Pruszków to by cię chętnie tutaj zobaczył. Natomiast Pruszków tak, natomiast jest, nie wiem, no czasem chyba jest jakiś taka obawa organizatorów, że to tutaj tak ciężko zebrać ludzi, że ta bliskość może Warszawy i że oni są niepoinformowani i to tak właśnie i tak widzę, że plany są, bo pamiętam, że to spotkanie w Nowej Stacji też ono zapowiadało się na jakieś takie wyjątkowe, że galeria nie chce być tylko z nazwy galerią handlową, tylko galerią jako galerią i pokazywaniem i widzę, że tam inicjatywy się odbywają, jest jakaś giełda płyt winylowych. Różne bardzo ciekawe przedsięwzięcia. Ten koncert miał być takim właśnie początkiem koncertów, ale no niestety jakoś tak to, nie wiem czy godzina, czy termin, jakoś takie to było, mam wrażenie, nie do końca takie, jak sobie wyobrażali organizatorzy. Ja też trochę pamiętam, że to tak wyszło. Jednak to była sfera handlowa i to tak, jaki był koncert i ci ludzie tak chodzili i te zakupy robili. To tak troszkę niestety było. Natomiast to jest specyfika miejsca. To tutaj nie ma o czym mówić, to nie ma co zarzucać. Bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa i bardzo, bardzo interesująca, żeby coś takiego zrobić w galerii. Natomiast być organizatorem niestety jest pewną niewiadomą. Różnie to bywa. W różnych ośrodkach, to nie tylko tutaj, ale też w miastach, nie wiem, większych, dużo większych, też różnie to bywa. Czasem frekwencja dopisuje, jest doskonała cała sala, a czasem nie wiedzieć czemu, jest trochę mniej ludzi na przykład. Nie? I jest to podyktowane nie wiadomo czym. Nawet nie, że ceną biletu, czy propozycją artystyczną, tylko po prostu jakoś tak to czasem wychodzi. Natomiast jeżeli się nie ryzykuje, jeżeli się nie podejmuje takich decyzji, no to tego nie ma. Ja jestem, przez to, że jestem człowiekiem kultury, no to uważam, że my jako społeczności, czy lokalne, czy nawet tak lokalne w globalnym ujęciu, mamy dwie rzeczy, którymi możemy zainteresować na przykład inne kraje. To jest nasza kultura i to jest nasza kuchnia. To jest prawda. Kultura i kuchnia. Muzyka, artyści i jedzenie. To są dwie rzeczy, dzięki którym rozpoznajemy dany kraj na przykład. Tak mi się wydaje. I nie wiem, dlaczego tak jest, że się o tym zapomina. Chociaż wiem, że na poziomie polityki dzieje się tak, że często jadą do jakiegoś kraju, artyści grają koncert, a nas za jakiś czas jadą politycy i rozmawiają. I to często się tak dzieje. I to jest dobrze.
To jest dobrze, bo ta muzyka faktycznie łagodzi obyczaje, szczególnie jeżeli ona jest indywidualna, jeżeli ona jest no, taka naturalna dla danej szerokości geograficznej. Więc obawy są czasem moim zdaniem podyktowane nieodpowiednim podejściem takim bardzo tabelkowym, takim, że to musi tak się w tabelce zamknąć. Czyli więcej improwizacji po więcej prostu w improwizacji. Ja wiem, że to są pieniądze, ale naprawdę to są zagadnienia nie do końca policzalne w pieniądzach. A nie wszystko płacimy w pieniądzach. A będzie twoja płyta kolejna? No bo już przetarłeś szlaki w solowym albumie. Tak, tych płyt to już jest dużo, no bo ja chyba 15 albumów gdzieś mam w dyskografii. Ale w tym roku będzie coś? W tym roku, tak, w tym roku będzie. Kwintet będzie premiera płyty w kwintecie z takim szwajcarskim puzonistą Samuel Blaser się nazywa i fiński saksofonista Pauli Littinen i Maciej Garbowski, Krzysztof Gradziuk i ja, czyli taki kwintet. Być może ukaże się płyta też z tym saksofonistą z Finlandii, z Krzysztofem Gradziukiem i ze mną, takie trio. To też jest prawdopodobne, że się to ukaże. A solo coś planujesz? No tutaj zastanawiam się. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby kolejna płyta taka podpisywana moim nazwiskiem była solowa. Mam jakieś zamówienie, które jest jeszcze niepotwierdzone, na dużą rzecz, która się wydarzy końcem sierpnia. I być może to będzie materiał, który będę chciał zarejestrować. Zobaczę, jak to jest dosyć duża rzecz i taka faktycznie jedna z takich gałęzi, które były moim marzeniem zawsze, żeby to zrealizować. I się nadarzyła okazja, tak bardzo spontanicznie. Ja nawet nie oczekiwałem, że tak będzie. Faktycznie podjąłem jakieś rozmowy, ktoś mi zaproponował. Narodowe Centrum Kultury mi zaproponowało, bo się pojawiło tutaj, więc tak, Narodowe Centrum Kultury jakiś czas temu zaproponowało mi coś, ja się do tego odniosłem i temat zupełnie ucichł. Natomiast właśnie niedawno, dosłownie tydzień temu chyba, dostałem zielone światło na to właśnie. No i teraz... I tutaj postawmy kropkę, bo ja bym tak. Tego nie zdradzała. Ja wiesz? Nie, ja tego nie chcę zdradzać, ale chcę tutaj podbudować troszeczkę dramaturgię. No, natomiast no, jest to rzecz taka, mówię, która zawsze grała mi w duszy i myślałem, że realizacja tego, znaczy, że to się da zrobić, ale to jest bardzo trudne. Bez udziału jakiejś instytucji, takiej kultury, mecenasa, ciężko będzie. I się tak wydarzyło, więc... Ja w ogóle jestem taki bardzo w tych sprawach taki, no, że tak to musi dojrzeć we mnie. Ja nie wypuszczę raczej zbyt szybko czegoś, czego nie będę zadowolony, bo jestem bardzo wymagający. Czyli końcówka sierpnia. Końcówka sierpnia będzie wydarzenie i jak to wszystko dobrze się wydarzy, to jest jakaś szansa na to, że coś się wydarzy więcej w tym zakresie. Ale no nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy się wydarzy. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że o tym nie mówisz, bo ja chcę naszych widzów odesłać do śledzenia twojej strony internetowej. Tak, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A państwa zapraszam do śledzenia ścieżki artystycznej Łukasza Ojdany. Przypominam, bo to już padło kilka razy dzisiaj, mieszkańca Pruszkowa. Adres strony internetowej łukaszojdana.com. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat koncertów bio, także zachęcam do odwiedzenia i oczywiście do oglądania kolejnego kulturalnego bloku lokalnego.